skyblock w Fortnite'cie? Czy to możliwe? No jasne, że możliwe. Przecież w trybie kreatywnym wszystko jest możliwe. Więc moi kochani, w dzisiejszym odcinku zagramy przekozacki tryb w grze Fortnite, który jest oparty na popularnym trybie z gry Minecraft, czyli skyblock. Więc jeżeli myślałeś, że już wszystko widziałeś, to jesteś w grubym błędzie. Ale nie martw się, mój przyjacielu, Farel po przyjacielsku teraz ci powie, co musisz zrobić, abyś więcej tego błędu nie popełnił. Wystarczy, zostawisz łapeczkę w górę oraz zasubskrybujesz mój kanał, a ja ci, przyjacielu, pokażę takie rzeczy w trybie kreatywnym, że ci się w głowie nie mieści. I koniecznie dołącz do mojej rodzinki, którzy już mi zaufali i wspierają mnie z kodem Farel w sklepie Fortnite. Jest nich przykład, bo to są przekozaki. A każdy wpisany kod Farel w sklepie Fortnite to jedna cegówka więcej w dzisiejszym trybie Skyblock. Okej, moi drodzy, zaczynamy naszą kanciastą przygodę w Fortnite. Jak widzicie, mam jakiś domek. Drzwi otwarte, zamykaj! Zombiak! Zombiak na zewnątrz, z dwóch stron nie atakują. Nie. Dobra, dobra, po bombie szybko. 48 HP mam tylko i 2 kewa. Dobra, przyjacielu, jeszcze raz cię zdzielę. No i rozwaliliście mi chatę. Patrz, nawet mam bajorko, żeby się tu wykąpać. Moja żabka, rybka, przepraszam, chciałem powiedzieć żabka. Rybka tutaj z chęcią się wykąpie i widzimy, mamy pierwsze drewno do zebrania i... O, ja dziękuję. Ile tych wysp jest do podbicia, a mam tylko 200 maców. Jest, są kolejne cegły. Okej, lećmy. Przejdźmy się na samym początku, moi drodzy, na ten biom z przodu. Co ten biom nam przypomina? On przypomina nam... Leśny biom. W każdym razie. I się zrespiły zombiaki. No fantastycznie. Zostało nam tylko 60 cegieł. Zbudujmy coś takiego i musimy zrobić to jakoś mądrze. Zbierzmy kolejne cegiełki. Mamy kewa, więc będziemy z pewnością żyli. Czy ja te zombiaki mogę bić? Tak, na hita schodzą. Na szczęście kolejny zombiaczek. Ała, 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 przyjacielu, nie bij mnie. Nie, 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 Farel. Woo! Woo, 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 woo. Rozwalaj, rozwalaj, rozwalaj wejście. Rozwalaj im wejście. Nie no, oni mi rozwalą moje podest, mój podest cały. Dobra, spadajcie na dół, chłopaki. Wypijmy sobie kewa, bo mamy tylko 50 hapsów. Jeden kewik, drugi kewik i chyba od razu nie chcę wam nic mówić. Ile mam? 145 matców. Czy ja dam radę wejść tam na górę? Ruszamy, ruszamy na wyspę naprzeciwko. Dobra, uda mi się. Powinno mi się udać. 80 matców. Idę dobrze, idę dobrze. Mam nadzieję, że te zombiaki mi niczego tutaj zaraz nie skolapsują, ale tu już widzę, mam super przywitanie, o, wow, 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 uciekamy. Ten, patrz, w hamburgerze utknął wariat. Dobra, masz skillofa, hop, kolejny skillofa i uciekamy dalej. Przyjaciele, co tu się dzieje? Mamy jakieś więzienie, co to jest, jakiś budynek? Jest kewlar, 50, cicho. Ci nas nie widzą, więc mamy czas, chyba. Tak, udało mi się wypić, wow. W ostatnim momencie wypiłem tego kewika, tam jest nasza chatka. Oddalona od nas o kurczę, jest niewidzialna bariera, więc nie da się niestety tak zaznaczyć. I moi drodzy, wow, jaki srogi zamek. Moi drodzy, teraz mi się wydaje, że trzeba się udać tutaj. Udajemy się teraz tutaj na górę. Mam nadzieję, że nie skończą mi się matcy, bo jak mi się skończą matcy, to wiecie co to będzie? To będzie kaplica, po prostu będzie kaplica. Zróbmy tak, tak. Nie będę 90 kręcił, bo szkoda po prostu matców. I jesteśmy na górze. Wodny biom, czyli to, co moja rybka lubi najbardziej. Team burgerek, okej, okay. I lećmy dalej. Tutaj mamy zombiaczka, zróbmy tak. W łeb go, zdzielmy. Okej, okay. I wypijmy sobie tego ślurpa. Nie, nie będziemy pili ślurpa, bo nie ma sensu. Niech on zostanie nam na kolejną przygodę. Mamy tutaj wodę, mam nadzieję, że ta woda mnie nie zabije. Poczekajcie, zrespiła się kolejna cegówka. Poczekajmy chwilę, może coś się zrespi metal. Nie, chyba już nie będzie metalu, tylko cegły zostały nam do zebrania. Dobrze, moi drodzy, skoro już odwiedziliśmy wodny biom. Dobra, nie bije. Wow, myślałem przez chwilę, że będzie mnie to biło. Sprawdźmy teraz ten biom pustynny, bo chyba tylko matsów nam starczy, żeby tam się dostać. Dobra. Mam nadzieję, że nie spadnę, że mi tego zombiak też nie skolapsuje. Okej, okay, jeszcze jedna kratka do przodu. 140 cegieł, dobra, nie jest źle, nie jest źle. Jakąś broń by nam się przydało tutaj znaleźć. Ale jak widzimy, moi drodzy, mamy tutaj biom pustynny. I chyba tutaj nic ciekawego nie znajdziemy. Rozejrzyjmy się, bo potrzebujemy oczywiście cegieł. Nie możemy nic niszczyć, nie możemy pozyskiwać materiałów. To jest najgorsze właśnie w tym całym trybie. Ale jeżeli chcecie więcej tego typu trybów, klikajcie łapeczki w górę. Farel z chęcią nagra dla was taką mapę, bo te mapy po prostu jarają. Uwielbiam tryb kreatywny. Jeżeli ktoś uwielbia tryb kreatywny, niech subskrybuje kanał. No i odstawia tą... Ała, 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 właśnie. Łapeczkę. Okej, okay, tutaj zahaczamy cały czas głową. Trzeba coś z tym zrobić. Może da się to rozwalić w jakiś sposób, tego wielkiego
latającego kaktusa. Ajajajajaj, prawie pokuła palce ryba, no i nie przeskoczyła, no najgorzej. Skoro udało nam się wskoczyć już na ten kamień, sprawdźmy co teraz, musimy wejść jeszcze wyżej, czyli musimy wskoczyć na tego kaktusa. Po czym na małego, na kolejnego, latające kaktusy, no kto to widział? W jakim to świecie? Chyba Minecrafta. Dobra. Hop! Hop! I jesteśmy! I tu tylko były kewiki, to dzieje mam jakieś matce, żeby się stąd wydostać. Halo, proszę państwa. Ojojoj, rozejrzyjmy się w górę, nic nie ma. Najgorzej. Tak jest, tutaj w krzakach były schowane te matce, a ja mówię, coś jest tutaj nie tak. Ktoś tu farela w konia robi. Skoro, moi drodzy, wow! Tam jest, moi drodzy, Jack-Jack. I to jest biom z netheru, tak? Tak to się nazywa generalnie, biom netherowy w Minecrafcie. I powiem wam tak, jeżeli chcecie, żebym nagrał Minecrafta, 20 tysięcy łapek i wjeżdża jutro odcinek z Minecrafta. Nie ma problemu i będziemy grali Skyblocka. Deal? Deal. No to kliknij lajka w tym momencie, przyjacielu. Teraz taki właśnie pomysł mi wszedł do głowy, więc no mi się wydaje, że może być ciekawie. Tu musimy skakać po jakichś spalonych drzewach, tak? Tak, spalone drzewa. Hop, hop. Jep! Jep! Jestem! Jebadabadum! Oh yeah! Na easy i teraz trzeba wejść jeszcze wyżej, no kurczę. Tego się nie spodziewałem, że jeszcze trzeba wyżej wskoczyć, dobra. Na szczęście te klocki nie są na maksymalną odległość oddalone, więc w miarę łatwo, w miarę łatwo mi to idzie. Ten będzie ciężki, ten będzie ciężki. Rybka, pokaż, daj siebie wszystko, super. Op! Pokaż, że jesteś world cupową rybą. Przecież ja tam nie wskoczę, nie ma najmniejszej opcji, że tam doskoczyć! Nie! Bye bye, celulaj. No i super, startujemy od nowa, no. Tego się nie spodziewałem, na szczęście nie wypadły mi moje matce. No tak, ładnie mnie witacie, nie rozwalajcie mi mojej rampy. Przyjaciele, co wy zwariowaliście? Przecież kto to później naprawi? Ja nie mam matu, żeby tego naprawić. Idziemy wyżej. I ja dziękuję, 190 matów mi zostało, ponieważ rozwalili mi mój most i nie wiem jak ja to przejdę gierkę, naprawdę. Okej, moi drodzy, jesteśmy z powrotem, zostało mi 190 matów. Mam nadzieję, że uda mi się dobiec do tamtej wyspy. No proszę cię, proszę, nie chcę tego parkoura przechodzić po raz kolejny. 30, 20 i jest farel! Wow, to mogło być niebezpieczne. Mogłem spaść przez to z mapy, jeżeli bym się tak za mocno odbijał po tym ogniu. Mogło się to skończyć bynajmniej źle. Okej, moi drodzy, mamy tutaj kolejną, hop, dawkę materiałów. Szukamy cały czas surowców, bez surowców nie jesteśmy w stanie. No i powiedział, co wiedział. Powoli, moja rybko. Okej, zbierz sobie matcy, teraz cegłóweczkę, pięknie. I teraz, co my musimy zrobić? Z pewnością udać się tam, ale mi się wydaje, że chyba matców mi braknie. Udajemy się teraz w tym kierunku. Okej, jest równo, 54 metry, no zobaczymy. Hop, 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 hop i hop. Dobra, udało nam się spiąć wszystko w całość. I tutaj mamy, moi drodzy, jakąś niewidzialną łódkę. Czemu ten zombiak stał na wodzie? Okej, z pewnością gdzieś tutaj pod wodą będą schowane właśnie surowce. O to chodziło. Proszę, niech się zrespią teraz cegłówki jeszcze. Czy nie ma cegłówek? Co się dzieje? Dlaczego tutaj nie ma cegłówek w tym biomie? Mamy kolejny biom burgerowy, a z przodu mamy biom nieznany, jakiś skalisty. Przejdźmy się. Mam nadzieję, że uda nam się tam dotrzeć. Dawaj, farel. Hop, hop, hop i do góry, do góry. Tak, 75 maców, jest, udało się, wow, i tutaj co, nie ma nic? Nie gadaj, że to był bait, biom baitowy, że tutaj nie ma surowców i po prostu będę musiał grać od nowa, hola, hola, hola. A tutaj co jest? Kopalnia, tutaj jest kopalnia, wow. Panowie, panowie, powoli, powoli, po kolei. Dla każdego mojego gumowego kilofa starczy. Spokojnie, wow, ten jaki chciał mi tego liścia sprzedać konkretnego. Tylko że w skałę uderzył. Dobra. Okej. Towarzystwo na szczęście wyjaśnione. Było je chyba z 15. Teraz, moi drodzy, zaskupmy się i sprawdźmy, gdzie są jakieś matce. Mamy cegły. Okej, czyli tam było tylko drzewo, tu są tylko cegły. Czyli poziom jakby trudności nam się zwiększa, tak?
Powiem tak, moi drodzy, no nic nie zrobimy. Trzeba uciekać na górę. Okej. I teraz mamy 244 matcy. Sprawdźmy, gdzie jest bliżej. Czy na biom z dżunglą 133 metry, biom z brzozami 164 metry i biom z hamburgerami 118. Dobra, biom z hamburgerami, chyba mi się wydaje, wygrał challenge. Gdzie się teraz udamy? Tylko... Startujemy stąd, tak? Hop! Alright. 30, 20. Dawaj, Farel! Nie! Jedna kratka! Let's go! Woo! Tak jest, udało się! Ja już myślałem, że tam nie doskoczę i zginiemy po prostu i nie przejdziemy tej mapy. Wow, dobra, moi drodzy, uratowani jesteśmy. Mamy jeszcze jakąś kozacką apteczkę. Zamieńmy sobie ją od razu za bandaże i sprawdźmy każdy krzaczek, bo tu prawdopodobnie gdzieś pod krzaczkiem będzie schowane, będą schowane surowce, które są nam niezbędne, żeby przejść na kolejną mapkę, ale chyba, no niestety, tak nie jest i trzeba wykonać parkoura na samą górę. Wow. Dobra, na razie idzie całkiem spoko, powiem wam. Gorzej będzie, jak już nie będę miał gruntu pod nogami. Tak właśnie jak w tym momencie. Jak spadnę, to będę musiał pedałować znowu naokoło, żeby tu dotrzeć. No to zapowiada się, o kurcze, ciekawie. Dobra. Juhu! Mamy kolejne surowce, moi drodzy, pięknie. Dawaj jeszcze cegły. No dawaj cegły, nie bądź hamem. 263 drewna. Zróbmy coś takiego. Hop! Woohoo! Dobra, udało się na szczęście doskoczyć. Później jakoś się z tym prawdopodobnie zepniemy. Ale znajdźmy na początku, gdzie są moje matsy. No. Okej, kolejny hamburgerek. O, wow. Jak to wszystko tutaj zrzuca. Jeszcze mamy nad głową hamburgera. Dobra. Okej. I co? Hop! Dobra, jesteśmy... Nie! Dlaczego? 102 metry. Okej, w linii prostej nie będzie najgorzej. Mam nadzieję, że uda nam się spiąć z tamtą mapą i widzimy tam u góry, jakie z przodu są fajerwerki. Prawdopodobnie jest tam final stage. Może będzie jakiś boss do pokonania, no jestem mega ciekawy. W Minecrafcie jest prawdopodobnie jakiś boss. Ja wiecie, że Minecrafta nie przeszedłem nigdy, ale wiem, że taka seria z pewnością na moim kanale się pojawi, jeżeli zostawicie łapeczkę w górę. Pamiętajcie o tym i mamy, moi drodzy, kolejny zwariowany biom, gdzie oczywiście no nie ma matsów za darmo, takie były prędzej. Trzeba się wspiąć gdzieś na górę. No zobaczymy. Wow. Hop, hop. Yep. Dobrze idzie. Ta ryba, powiem wam, nawet ładnie, aha! Tryharduje. Okej. Dobra. To było trudne. To było mega trudne, powiem wam. Yep. Oh my gosh. Hop. No, stój! Naprawdę. Tu już się spociłem. Przecież ona już leciała w dół, ta rybka. Na szczęście ma takie fajne stopy, że się trzymała. Płetwy. Dobra, mamy matsy. Ile? 124, tylko 120 matsów nam zostało. I tam, hej, widzimy już finałowy napis. Dobra. Czyli, czy ja mogę się budować stąd? Mogę. Chyba nawet muszę się stąd budować. 50! I... finally! Okej, myślałeś, że to koniec. Pomyśl jeszcze raz, jak odblokować ostatni pokój. Musisz zginąć 10 razy. Mam zginąć teraz 10 razy, gdzie pedałowałem w koło taką trasę? Dobra, gdzie jest moja chatka? Dolecimy do niej? Jabadabadu! No niestety chyba nie dolecimy. Okej, zgińmy te 10 razy, zobaczymy, co się stanie. Albo nas trolują, albo faktycznie odblokujemy jakiś tajemniczy pokój. Okej! Udało się! Ej! Faktycznie zginąłem 10 razy i przeniosłem mnie do jakiegoś tajemniczego pokoju, gdzie jest napisane tylko GG! Udało nam się przejść mapę i mamy GG w koło hamburgery. To z tej okazji, no ten chociaż Jack-Jacka się napił, no ale... No jak widzimy, nie możemy. Okej, moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Troszeczkę jestem rozczarowany, no ale mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawicie łapeczki w górę. Przypominam, 20 tysięcy łapek w górę i wjeżdża od razu odcinek z Minecrafta ze Skyblocka. Nowa seria rozpoczynamy, więc pokażcie, że macie moc i że chcecie tą serię. Nie zapomnijcie wspierać z kodem FAREL w sklepie Fortnite. Trzymajcie się, cześć!
Jeżeli podobają Ci się moje filmy, to nie zapomnij użyć kodu FAREL w sklepie Fortnite.